Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trosty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale zaczniemy od zadania związanego ze skarbami piorun kulisty. Możemy oddać runę, ale na razie nie będę tego robić. Chciałabym jeszcze telekinezę sobie założyć. Ruszamy, ponieważ mamy zadanie związane z wykopywaniem skarbów. Kolejny skarb dla naszego pirata mamy do wykopania w okolicy Silbach. Więc uznałam, że to będzie dobra okazja również do tego, żeby tam w tamtych okolicach troszeczkę potekspić. Tam powinny zostać jeszcze jakieś wargi, jeszcze trochę jaszczuro ludzi, czytajcie żabo ludzi. Kurde, dalej nie mogę się przyzwyczaić, że to są żabo ludzie, a nie jaszczuro ludzie. A za mało many. Wiecie, to takie przyzwyczajenie z, po prostu z Gothica 2, że tak się wyrażam na ich temat. Mamy też książki do sprzedania. W ogóle parę jest rzeczy totalnie do wymiany i do ogarnięcia. Ale to się, myślę, tym będziemy zajmować później. Nie wiem, czy zajmiemy się jeszcze dzisiaj zadaniem związanym z turniejem. Bo na pewno, tak jak mówię, chciałam trochę podekspić. Przeniesiemy się do opuszczonej jaskini przy winnicy Rity na sam początek. Ponieważ tutaj w okolicy zostawiliśmy na pewno cieniostwora, chociaż nie myślę raczej o ciapcianiu się akurat z nim. Ale moglibyśmy... Czy ja mam jakąś kuszę? Na pewno mam. Mamy kuszę myśliwską, no niech będzie. Tutaj jest właśnie cieniostwór. Można by było się z nim spróbować, chociaż raczej nie to jest to, co chciałabym zrobić. Tutaj na dole, jak pamiętacie, jak sobie zejdziemy tutaj... Właśnie, błotniaki się też podrespiły. I one będą mi też potrzebne, z tego, co ja pamiętam. Także dobrze by było skorzystać z tego, że je tutaj mamy. Pięknie, błotniak jest na hita. Zapomniałam, co ja z tych błotniaków miałam wyciągać, ale... Coś mi się kojarzy, że coś było potrzebne. Więc sprawdzimy na szybko, czy też tutaj się... Tutaj się akurat zrespiła jaszczurka. I to nie jedna. Także warto będzie pochodzić i posprawdzać, co tutaj można znaleźć. Bardzo dużo jaszczurek. Jeszcze jedna. Wcześniej były tutaj oczywiście błotniaki. Teraz są jaszczurki. Dobra. Przed oczywiście niewidzialny cios. My sobie właśnie zejdziemy, tak jak wspomniałam już przed chwilą, tam gdzie byli żabo ludzie. I parę błotniaków. Ponieważ właśnie tam zostało trochę ekspa dla nas. Jest też oczywiście ten zakazany las, gdzie zostały wargi, także to też, myślę, moglibyśmy załatwić. Czy tutaj coś jeszcze żyje? Jaszczurka. I to nie jedna. Chyba. A może i jedna. No dobrze. Tutaj jest oczywiście winnica. Tutaj już wszystkie polne... leśne bestie. Przepraszam, bo to nie są polne bestie. Tylko leśne. Też zostały przez nas już wybite. Ja się troszeczkę dzisiaj plączę. Muszę się dopiero rozgrzać. Jest to pierwszy film, który dla was dzisiaj nagrywam, więc troszeczkę mogę być taka chaotyczna, niezorganizowana i nierozgadana przede wszystkim. Na dole jest żaboludź już od razu, który się na mnie rzucił. O, widzę, że aż wszedł do mnie. No. Bardzo ładnie teraz damage w niego wchodzi. Jestem pełna podziwu. W sumie ta kusza też by się nam przydała. Możemy tego rzecznego na przykład, myślę, że trafić. Może dam radę. Rzeczny to widzę, że ma ze sobą problem, a ja tutaj zostawiłam smoczy korzeń kiedyś. Pięknie. Ogólnie też mam mapę smoczych korzeni, więc to też nie powinien być jakiś problem. Witam serdecznie. No. Nie wiem, czy coś tutaj zostało jeszcze dla nas. Chyba niekoniecznie.
Jestem ciekawa też, jakie obrażenia jest w stanie zadać nam taki żaboludź aktualnie. Nie wiem, czy to będą jakieś... Tutaj są jeszcze żaboludzie. Tak jak podejrzewałam, ja się tutaj nie kręciłam wtedy za pierwszym razem, no bo były to tereny faktycznie niebezpieczne. Wybiliśmy błotniaki, wybiliśmy krwiopijce. Przede wszystkim właśnie chciałam tutaj wtedy te nasiona zdobyć. No a teraz... Żaboludzie to nie kłopot. Jest ich tutaj parę. Chociaż jednak wolałabym je dalej z nimi pojedynczo. O kuźwa, tutaj cała ekipa. Widzę, że nie będzie dzisiaj tak łatwo, jakbym chciała. Dzisiaj atakujemy w grupie, rozumiem. To trochę niedobrze. Chociaż widzę, że tam się paru z nich... No. Jeden się zbugował, więc to jest dla nas szansa. Niech będzie taka większa mikstura. Fajnie, zarazem fajnie, a zarazem jestem trochę zaniepokojona, że rzucili się na mnie w grupie. To trochę dziwne. Witam. Dobra, może się po prostu obronię. No chodź. Dobra, trafiłam. Dobra, uderzył mnie niestety, ale czasami warto się poświęcić. Niczego tu nie znajdę. Sobie w ogóle włączyłam minutnik, czy sobie tak... Tak, włączyłam sobie minutnik na szczęście. Dobra, zróbmy F5, bo nie wiadomo ile tutaj jeszcze jest, żeby nie zapeszyć oczywiście. Tu jest jeszcze jeden. O, będziesz do mnie strzelał z procy, tak? Może to i lepiej. Myślę, co to za okolica jest, bo... Szczerze mówiąc... Nie kojarzę, w którym my jesteśmy aktualnie miejscu. Same jakieś zioła lecznicze, nic większego tutaj nie ma w tym miejscu. Żaboludzie też powinny być po drugiej stronie chyba. Aha, bo my jesteśmy tutaj nad tym. Tam się jakiś krwiopijca zrespił. Po drugiej stronie też są jeszcze żaboludzie. I tutaj też coś może być jeszcze. Chociaż chwilowo... Ach, bo my już jesteśmy tutaj pod Silbach. Okej. A to może telekineza coś podpowie? Same zioła. Topielca słyszę. No, panie morski. Miał przy sobie parę rzeczy. Dobra, tutaj rozumiem. Nic nie leży, nic nie ma. Dobra, przejdźmy jeszcze sobie na drugą stronę. Się upewnić, że nic tutaj nie zostawiłam. Tam leśna jagoda, ognista, rzeczny mirt. Dobra, to nam niepotrzebne raczej. Tutaj coś, ktoś, gdzieś, nic. Chyba, że... Nie. Tutaj też nie. Okej, my jesteśmy tutaj teraz, dobra. To wiecie co, to na razie nie będę schodzić, ponieważ jeszcze wejdziemy sobie po drugą stronę tutaj. Na drugą stronę. Dawaj, Marvin. Tam też było parę żaboludzi. Z tego, co mi się wydawało. Także... Tak. Tylko też widzę, że jest ich tutaj paru. Także nie wiem, jak to wpłynie na
nasze, wiecie, bieganie i tak dalej. Fajnie by było, jakby mnie wypatrzył pojedynczo. No w grupie może być z tym problem. On będzie teraz wracał, więc powinien się skapnąć. Gorzej jak się skapnie też cała rodzina. Tak, dokładnie. Tamci oczywiście wszyscy też będą do mnie walić z proc. O shit, dobra. To próbujemy może w ten sposób. Ej, tam po drugiej stronie żabo ludzi jest chyba. Dobra, niestety zginęłam. Troszeczkę tutaj był spadek jakichś FPS-ów. Też powinnam się wyleczyć, nie oszukujmy się. Ci z procami robią mi całkiem niezłe obrażenia, trzeba przyznać. Chyba nawet większe niż ci bez proc. Jestem zdziwiona, że oni atakują taką grupą. Raczej się spotykałam z tym, że dało się ich odciągać pojedynczo, a tutaj nie chcą się za bardzo dać zaskoczyć. Dobra, ale to za chwilę naprawimy sprawę. Przy okazji sobie sprawdzę, jak to wypada w naszym zdobywaniu nowego poziomu. No bardzo ładnie to idzie. Dobra, weźmy się, wyleczmy może czymś takim i dojedzmy sobie coś takiego mniejszego. A to co jest? Suszone owoce. Może miód? Niech będzie. Dobra, to co? Próbujemy jeszcze raz. Teraz już nie powinno być problemów. Może i większa grupa, ale mamy teraz też full HP, więc... Zapraszam. Czy wy nie macie IQ? Dobra, jeden strzela z procy. Ła. Au! Marvin! Nie chciałabym tak. Dobra, padli, ale dostałam całkiem duże obrażenia. To mi się nie podobało, powiem szczerze. Jestem wręcz zdziwiona. No nie powiem, zaspamili mnie dosyć solidnie. Kurde, taka ryba to już nam niewiele daje. Mamy gulasz z dzika na winie. To już lepiej. Nie pamiętam, czy ci jeszcze ludzie coś... Boże, muszę przestać, czy ci żabu ludzie coś sobie mają. Wybaczcie, że dzisiaj taki trochę odcinek... Mają parę sztuk złota. Dzisiaj taki odcinek trochę... Jakby... Mniej... Mniej pełen akcji, mniej pełen zadań, ale to się może za chwilę zmienić. Dobra, najpierw tego z procy bym dojechała. Tamten w ogóle... Okej, ty też walisz z procy. Żaden problem. No i super. I to chyba wszystko tutaj. Wszyscy już też pokonani. Nareszcie. Ogniste ziele. Tutaj korzeń leczniczy. To jest na pewno rzecz, która się przyda. Dobra. To zbierzmy go. Czy ja ten kufer otwierałam? Nie pamiętam wreszcie, czy już był otwierany, czy nie był. Chyba był. Tak. Był otwierany jak najbardziej. Moment. Okej, wszystko się zgadza. Wydawało mi się przez chwilę, że nie mam połowy ekwipunku. Spokojnie, nic takiego się nie wydarzyło. Dobra, czyli tak, musimy się udać w miejsce mniej więcej, gdzie szliśmy z naszym bratem. Także zejdziemy sobie za chwilę tędy. Z tego wodospadu. I pójdziemy w tamtą stronę kopać kolejny skarb. Mam nadzieję, że to nam coś da. Dobra, tak jak myślałam, zejdziemy bez problemów. Parę krwiopic po drodze.
Jestem ciekawa w sumie, czy tutaj się ci żabo ludzie zrespili pod tym wulkanem. Albo jakieś wargi, albo coś. O, krwiopijce mamy. No. Mogę? Dziękuję, gro. Wiecie co, do nich to się opłaca bardziej skuszy jednak chyba strzelać. Tylko może trochę bliżej podejdę. No Marvin, nie rób sobie. No dobra. Ale tak jak myślałam, opłaca się dużo bardziej. Sprawdźmy, czy tutaj się pojawili dalej przeciwnicy na nowo. Czy nie za bardzo. Jest czarny wilk na przykład. Czy ktoś jeszcze? A raczej, czy coś jeszcze? Kolejny czarny wilk. Dobra. Tutaj też był czarny niedźwiedź, jak pamiętacie, zostawiony przeze mnie. Dobra, żabu ludzi raczej już nie będzie. Ten czarny niedźwiedź jest w sumie do wyklepania. Gdyby się uprzeć. Był chyba tutaj. Tak, siedzi sobie tu. Tylko najpierw się wyleczymy. W ogóle mamy te eliksiry czasowe. Ja mogłabym z tego również korzystać, oczywiście. Mam też napój zręczności niewypity. Dobra, niech będzie ta zupa. Ten kociołek. No i może gulasz ziołowy. Niedźwiedź to już też raczej nie problem. On jest trochę bardziej wytrzymały od swojego kumpla niedźwiadka. Bardziej jest podobny do cieniostwora, jeżeli chodzi o walkę i tak dalej, bo jest też większy. Ale jest do wyklepania. Chyba się zapisałam, no nie? Dobra, panie czarny niedźwiedź. Ła, jakim prawem dostałam. Nie wiem. Ale... żaden raczej problem. Super. I 500 expa, można powiedzieć trochę, że za darmo. Tutaj już jest bezpiecznie. Sprawdźmy tylko, czy czegoś nie pilnował. Leczenie ciężkich ran. No dobrze, lepsze to niż nic. I złoty puchar. Tutaj jakieś świeże oczywiście zwłoki, niestety. Ale to raczej było do przewidzenia. Wschodni fiołek raczej mi niepotrzebny, a jak będą potrzebne, to będziemy szukać. Chociaż nie powiem, jest ich tutaj dużo, więc może by się przydało pozbierać. Jakieś topielce? Jest jeden, niebieski. Niech będzie. Dobra. I teraz myślę, że możemy sobie przejść tędy i będziemy szli brzegiem. I będziemy oczywiście szli z kuszą, żeby wypatrzeć tego typka. Dobra, już sobie wyciągnę kuszę. I będziemy go szukać. Niestety z kuszą nie mogę biegać za pomocą akrobatyki. Ale to się raczej nie przejmujemy. Wiecie, mogłam się od razu oczywiście przenieść w stronę wybrzeża topielców. Ale byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda. Są bandyci. W sumie można by było sobie zawalczyć, tylko że ten ma chyba łuk akurat na plecach. Co wy robicie? Tak, tamten będzie strzelał do mnie z łuku. No. Co to za dymycz? Dobra, ten nie był trudny.
Chociaż nie powiem, dostałam dosyć solidnie. Łucznik powinien być gorszy. Jeżeli to pocieszające, chociaż wątpię. Zaraz jeszcze zajrzymy do dziennika, gdzie konkretnie ten gościu jest. Ała, ej! Panie snajper! Ej, no zastrzelił mnie, zanim ja go zabiłam. Poważnie. Ale creepy. Co jest? Pamiętam, jak za pierwszym razem zobaczyłam tę miniaturkę chyba jakoś na samym początku naszej przygody i się tak zastanawiałam, o co chodzi? No dobra, nie wiem. Kurde, chciałam jeszcze udać się do tego lasu koło Silbach, tam poekspić, tam został niedźwiedź, tam zostały wargi, tam jakaś jaskinia jest też jeszcze do zbadania. Jeszcze wargi zostawiliśmy tam za farmą Bermara też wcześniej. No jest jeszcze co siekać. Parę expa jeszcze można by było uciukać. Gdzie jesteś? Jesteś ze ścianą, no nie? No. No i pięknie. Dobra. To co? Szukamy dalej naszego zioma. Mi się wydaje, że on powinien być bardziej tutaj, w tę stronę. Dlatego się przebiegniemy. Tutaj mieliśmy wysiadkę, jak pamiętacie, w tym miejscu. Dobra, sprawdźmy sobie dziennik. Zakopane skarby. Mortis postanowił jeszcze raz rozjeździć się trochę po okolicy. Mam spotkać się z nim za jakiś czas przy ujściu rzeki przepływającej przez Silbach do morza. To bardzo blisko miejsca, gdzie po raz pierwszy wylądowałem na tej wyspie. No tak, no. Wylądowaliśmy oczywiście w tym miejscu. Ujścia rzeki do morza. No dobra. Czyli może bliżej tego. Tutaj go nie było. Przydałoby się wyciągnąć kuszę, no ale jest taki z tym problem, że no sami wiecie. Ujście rzeki do morza, no to w teorii... Chyba, że gdzieś tutaj. Tutaj jakaś krwiopijca jeszcze pojedyncza została. Jakiś topielec. Fajnie. Ujście rzeki do morza. No to tutaj jest w sumie ujście rzeki. Na razie typa nie widzę. Za to darmowy exp mi tutaj chodzi. Dobra. To co, może wyciągnijmy kuszę jeszcze raz. Ujście rzeki do morza. No to powinno być tam, gdzie byłam. Po drugiej stronie też go nie widziałam. Tutaj jest pan przewoźnik. Ujście rzeki. No tam jest ujście rzeki, tam gdzie byliśmy przed sekundą. No nie jest dobrze. Tutaj też nikogo ani niczego nie ma. Przecież niemożliwe jest to, że gościa gdzieś ominęła mnie. Dobra, no to trzeba się będzie jeszcze raz przebiec. Ujście rzeki do morza. Niedaleko miejsca, gdzie zostaliśmy wyrzuceni na brzegu. Byłam tam przed chwilą. Chyba, że nie mogę się z nim jeszcze spotkać. Bo on mówił, że za jakiś czas. Może i tak być. Tutaj same chrząszczyki. Ale przy okazji sobie też zbadamy ten teren. Dobra, wydaje mi się, że typa tutaj nie będzie. Także wiecie co? Poszlibyśmy teraz do Silbach, się tepnęli stąd, jak już tutaj jestem. Okej, nie mogę skakać w jaskiniach. Dobra. To na razie zostawimy tego questa do Silbach. Do Silbach i teraz właśnie się przejdziemy. Fajnie by było wbić w okolicy Silbach oczywiście nowy poziom, ponieważ wtedy będziemy mieli też rzut beretem do Bodowina.
A u Bodowina mam zamiar sobie kupić miksturę siły, przepis na miksturę siły. Miksturę siły też, bo z tego co wiem, to on jedną w swoim ekwipunku też posiada. I co jeszcze? No i oczywiście nauczyć się alchemii. Do tego potrzeba 30 punktów nauki, dlatego no, wiedząc, że jesteśmy blisko nowego poziomu, to wolałam oczywiście z tym zaczekać. Co to za goblin? Jakieś jaja? Taki leszczarski goblin w tym miejscu? Bez sensu. Dobra, wchodzimy oczywiście do niebezpiecznego lasu. Tutaj chodziły te bestie. Chyba. Leśne. Tak, widzę oczywiście jedną. Chodź do mnie. A tutaj już nie zaczynały się te wargi? Chyba nie, chyba dalej. Nej. Myślałam, że od razu mnie zaatakujesz. Wybaczcie za spadki FPS-ów, ale prawdopodobnie gra się wczytuje dopiero do nowego obszaru. Dobra, zjedzmy sobie coś, żeby mieć full HP. O matko, czemu mi to nic nie przywraca w ogóle? Przydałoby się coś znowu ugotować. Bieska szarlotka dużo przywraca. Dobra, F5 i będziemy teraz zwiedzać sobie ten las. Nie wiem, co tutaj można znaleźć. Jak bardzo przerażające potwory tutaj czyhają i siedzą. Natomiast wiem, że tutaj było właśnie dużo wargów. Teraz to już oczywiście żaden kłopot. Ważne tylko, żeby je pojedynczo wyciągnąć sobie. Okej. Chyba jeden się dopiero na mnie denerwuje. No. Ostatnio jak wchodziły kryty, to na 3 strzały taki warg schodził. Dzisiaj widzę, że troszeczkę mniej krytów. Okej, tu jest kolejny. Tam widzę jeszcze 2. Tylko jeden się chyba triggeruje. Ła, użarł mnie w twarz. Marvin, nie kazałam ci już cofać. Pięknie, już wbiliśmy kolejny poziom. To naprawdę bardzo fajnie, ale ja chcę zwiedzić ten las. Chcę go zwiedzić, bo nie byliśmy tu. Nie myślałam, że tak łatwo i tak szybko wbijemy. Tutaj był warg jeden. Okej, trigger masz, nie? Tak, masz trigger. No. Ja bym się bardzo nie obraziła właśnie, gdyby takie kryty mi wchodziły non stop. Dobra, tutaj był jeden. To chyba lepiej będzie tego wyciągnąć. Tamtego zaraz sobie weźmiemy. Ciekawi mnie, co można znaleźć w tym lesie. Tam są jeszcze też wargi. Ała, no. Nie lubię czasami się bić z wargami. Znaczy nigdy nie lubię, nie? Ale bardzo szanuję Kroniki Myrdany za to, jak one wszystko tutaj rozwiązują. Że faktycznie możemy pić sobie od razu te mikstury, że to nie ma na siebie żadnych wpływów. Bo uważam, że bez tego byłoby ciężko. Aktualnie mielibyśmy tylko i wyłącznie 60 siły. Uczenie się jej dalej to byłoby po prostu marnotrawstwo punktów nauki. Bo właśnie sami widzicie, trzeba się uczyć kowalstwa, trzeba się uczyć łuczarstwa. W sumie mi też by się przydało w łuczarstwo zainwestować. Chyba łącznie jakieś też 30 punktów chyba. Około. O, goblin jagody w tym miejscu. Weźmy tak na szybko, przeczesajmy sobie okolice. Warg. Tam w teorii nic nie ma. Leśna bestia. Całkiem takie okej potworki tutaj są. Niebieski bez, to może nie będę zbierać. Smoczy korzeń by mnie jakiś interesował na pewno. Tutaj w krzaku. Nie zajdzie mi nic od tyłu? Nie, ale leśna bestia przyjdzie. W sumie fajnie. Widzę, że czasami Marvin ma problemy z uderzaniem do przodu. Dobra, tego warga bym poprosiła do siebie.
Widzę jeszcze dwa na horyzoncie przede mną, oprócz tego, który właśnie na mnie biegnie. Więc jest jakiś to na pewno plus. No, Marvin, dziękuję, że wreszcie jakiś kryt wszedł. Mam nadzieję też, że żadnego przeklętego cieniostwora tutaj w tej jaskini nie uświadczę, bo jego to już na pewno nie wyklepiemy. Jest jedno miejsce, gdzie takowego można znaleźć. Dobra. Tam jest jeszcze grupa trzech. Oczywiście tutaj już po tej okolicy, tak mniej więcej, to się kręciliśmy. Już jesteśmy w znanych lokacjach. Między innymi jak robiliśmy... Nie chciałam zrobić drugiego F5. Chciałam wyciągnąć telekinezę, ale dobra, F5 się zawsze przyda. Jak robiliśmy sobie zadanie... Dobra. Tu jest gdzieś warg? Jest, w krzaku. Jak się zmaskował chłop? Dobra, ale na szczęście... Ubity. Z tamtą grupą może być kłopot. Bo ona akurat się... Przy jakimś ciele zwierzęcia złożyły obok. Ale tutaj jest jaskinia. Jestem bardzo ciekawa, co w niej jest. Dobra, one są zajęte. Słyszę niedźwiedzia. Aha, czarny niedźwiedź tu jest, dobra. Wszystko spoko, tylko tu będzie nam się niewygodnie bardzo biło. No. Widzę, że masz ze sobą kłopoty trochę w tej jaskini. No chodź. No, tak jak myślałam, jak ja się będę chciała wbić w ścianę, to będą problemy. Trochę tak z paniką się bije z tym niedźwiedziem. W sumie ciekawe miejsce na pobyt dla niedźwiedzia. Wszystko oczywiście czarne. Wargi, czarne wilki, czarne szczury. Błysk. To była chyba jakaś broń... Podzręczność, dobra. Zajebista kosa, trzeba mimo wszystko przyznać. Okej, i to wszystko w tej jaskini. Znowu chciałam wyjąć ten telekinezę, zrobiłam F5. A chyba wszystko, ale warto się upewnić. Czy nic gdzieś tutaj za jakimś kamieniem? Czy gdzieś nie zostało schowane? Wygląda, że nie. W beczce też nic nie ma. Dobra, czyli trzeba przyznać, że całkiem fajne rzeczy. Tylko teraz te wargi. One są oczywiście w takim skupisku. Też czekajcie, ten się oddziela od grupy. Zrobiłam zapis przed chwilą, więc najwyżej się wczytam. Witam, panie wargu. Do widzenia. Zróbmy kolejne F5, żeby nie kusić losu, bo jak się na mnie rzucą dwa, to może być kiepsko. Nie wiem, czy wam się podoba taki odcinek stricte, wiecie, od ekspienia, od... takich... Dobra. Proszę, nie dwa. Jednego. Super, tamten akurat poszedł w drugą stronę. Proszę. Tak, udało się. Pięknie. No, mogę jakąś kryta? Dziękuję. Dobra, z tym już nie powinno być problemów. Jest jeden na 1000%, ale... Nie kuśmy losu. Prawie się dałam właśnie ugryźć. Super. Jeszcze na szybko weźmiemy sobie telekinezą, popatrzymy. Leśna jagoda tam mi się zaznacza. A za pomocą kuszy? Teren wydaje się być już oczyszczony i bezpieczny. Super. Chociaż tutaj jeszcze była właśnie jaskinia, po tej stronie. Tam też jeszcze można iść, ale to za chwilę. Tutaj też jeszcze był niedźwiedź w okolicy. Ale to oczywiście za chwilę. Zanim do tej jaskini wejdę, to by mi się przypadało wyleczyć. Przypadało, wypadało. Tą wiejską szarlotkę. Jedzmy, bo ona ma
szybko sobie odnowimy życie nią. Tutaj też pokrzepiający rosół z resztek. I tutaj jeszcze może... Pajda z mięsem niech będzie. No i dobra. To co, sprawdzamy dalej. Myślę, które jeszcze miejsce mamy do odwiedzenia. Na pewno jeszcze jest ten cały las za farmą Bermara. No proszę. Tego nie da się otworzyć. Wiecie co, muszę sprawdzić. Tak, to ja. Czy tutaj na pewno niczego nie ma? Jest obraz z Gothica 1. Nie, faktycznie wydaje się, że to opuszczone miejsce i niczego tutaj nie znajdziemy. Wiecie, chciałam się upewnić, bo na przykład jest jedno miejsce, gdzie są drzwi zamknięte, a na przykład mieliśmy tam dostęp przez jakiś czas. Tutaj chyba już tylko został ten niedźwiedź, o ile mi się dobrze wydaje. Jeżeli tak, no to mamy z bani, bo tutaj już jest wyjście. A ten niedźwiadek to już będzie formalność. No chodź do mnie. Panie niedźwiedziu, z czym do ludzi? Chociaż teraz mi akurat kryty w ciebie nie weszły. Ale na kryty to ty jesteś trzy około. Dobra, tutaj polne jagody, nic konkretnego w tym miejscu nie ma. Chociaż wygląda naprawdę... Tu... Słyszę ludzi. Ostrze dezertera jest w wodzie. Chciałabym je zdobyć. Niech będzie. No i tutaj ogólnie nie możemy wejść nigdzie za ten wodospad. Także tutaj raczej już niczego nie ma. Trochę mułowego mirtu, ale pozwólcie, że nie będziemy zbierać. Tutaj jest wejście, ale tam są drzwi zamknięte. Skąd wiem? No bo raz już próbowałam tutaj wejść poza odcinkiem i nie znalazłam tutaj kompletnie niczego. To ostrze dezertera. To jest tutaj 70 sieczных, 70 siły, 10 penetracja pancerza. Dobra, no i co? Wygląda na to, że nam się tutaj udało załatwić cały las, wybić wszystko. Więc teraz skorzystajmy z okazji i chodźmy do Bodowina nauczyć się alchemii. Bo to jest rzecz, która była głównym moim planem w tym odcinku. No i sobie porobimy mikstury siły oczywiście. Zanim się nauczę alchemii, to muszę sprawdzić, czy to się opłaca. To znaczy, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w jakby robiąc te całe potrawki ze smoczego korzenia... Tu jest smoczy korzeń? Nie, wydawało mi się. Robiąc te całe potrawki ze smoczego korzenia, ogólnie wykorzystujemy dwa smocze korzenie. No i wiadomo, ta potrawka nam zwraca sporo HP, ale dostajemy taki sam bonus, jak i w przypadku mikstury siły. Więc wydaje mi się, że bez sensu jest robienie tego, jeżeli na przykład dostajemy tyle samo bonusu. Tutaj się porespiło dziadostwo. Dobra, no jak idę do Bodowina, to skorzystam. Żeby potem nie było. Chciałam zebrać z tej... Dobra, Tery widzę, że sobie tutaj dalej śpiewa. Witam cię. Tutaj też w ogóle jakieś złoże mamy. Warto będzie wykopać. Nie podobają mi się te spadki FPS-ów, ale trudno. Tutaj coś żyje? Nie widzę, więc chyba nie. Zanim oczywiście, tak jak mówię, się nauczę, tak na 1000%, to musimy to sprawdzić. Żeby to sprawdzić, to robimy tak. Robimy zapis. Ja się teraz uczę alchemii na trzeci poziom. Potem kupimy eliksir siły, przeczytamy i zobaczymy, ile jest potrzebne czego. Naucz mnie mistrzowskich technik alchemicznych. Na tym etapie nie ma miejsca na błędy. Wcześniej
Jeśli jakiś popełniłeś, to ryzykowałeś co najwyżej szybką śmiercią. Teraz taki błąd może wywołać długą i bolesną agonię. Każdą recepturę przeczytaj kilka razy, zanim weźmiesz się do roboty. A najlepiej ją zapamiętaj. Dbaj o jakość składników i uważaj, żeby nie porywać się z motyką na słońce. Prawdziwy mistrz wie, kiedy się wycofać, a kiedy ciągle brnąć w proces twórczy. To bardzo ważne, rozumieć, że lepiej odpuścić i przeżyć, niż w imię dumy się wysadzić. Mhm. I teraz tak, pohandlujmy. Ty masz eliksir siły, na który teraz oczywiście mnie nie stać, ale stać mnie na przepis na eliksir siły. Spróbujmy więc poznać ten przepis. I zobaczymy, co potrzebne mi jest, żeby wykonywać te mikstury. Rozumiem. Jeden smoczy korzeń, szczaw królewski i menzurka. Premia do siły 3. Czy ty masz może drugi stół alchemiczny? Niestety nie masz. Ale widzę, że mogę skorzystać. Także zróbmy sobie mikstury trwałe i miksturę siły. I zróbmy sobie wszystkie. No i teraz będziemy mieli już taką premię do siły, że wypadałoby się aż nauczyć kowalstwa, no nie? Dobra, mamy teraz siły 93, z czego ja nie mam założonych aktualnie bonusów, bo sobie przecież jak wracaliśmy z kopalni, to zapomniałam założyć. Chociaż nie, my nosimy ten pasek. Premia do siły jest, amulet siły mam. Aha, dobra, bo ja teraz mam ten amulet, okej. Okay. Czyli mamy aktualnie naszą premię 97 siły. Upijemy wszystkie eliksiry i zobaczymy, co nam to przyniesie. Oczywiście możemy jeszcze też kupić u Bodowina. Na razie mnie nie będzie stać na ten eliksir. Jak widzicie, sporo też wydałam na przepis, bo chyba około 500 sztuk złota. No ale myślę, że się opłaca. Mamy teraz siły 121. I tak szczerze, to moglibyśmy pohandlować. Tego na pewno nie będę nosić, bo to jest podzręczność. Rozbijca, żołnierska pika, solidny miecz dwuręczny, topór obosieczny, ogromny orkowy topór, Melonidas, Oskard, powinność, ostrze dezertera, kiepskie ostrze, miażdży deska, kiepski długi tasak chyba to był, stary zakrzywiony miecz, młot bojowy, buława, maczuga żaboludzi, wyrok gwiazd, ciężka pałka, bandycka buława. Podejrzane tasaki zostawiamy, ponieważ są one potrzebne. Jak widzicie, pozbywamy... Właśnie sprzedam wszystkie swoje kilofy. Trudno. Dobra, topora drwala też zostawiamy, młotek też. Jak widzicie, mam tego trochę. Łuki, proce, też mi to nie będzie już potrzebne. Strzały też możemy wywalić. I tak naprawdę za chwilę będzie mnie stać już na zakupienie tego... tej mikstury siły jeszcze jednej u niego. I oczywiście to mam w planach, nie żeby coś. Runę oczywiście trzeba będzie oddać. Te książki do magii możemy sprzedać. Także mogą lecieć. Te poznane przepisy też możemy sprzedać. Przepis na ciachacz, no wydaje mi się, że też możemy oddać, i na rycerskie ostrze. Nauki to może sobie zostawię, może będę się uczyć. Na pewno na broń dwuręczną mi niepotrzebne. Te dzienniki sobie zostawimy. Skóry trzeba będzie oddać do Fridy, ale na pewno mam jakieś błyskotki do oddania. Na przykład złoty świecznik, złoty talerz, złoty pierścień. Te młotki mi są też niepotrzebne. Złoty puchar. Już mamy chyba wystarczającą liczbę pieniędzy. Tak, 1500 kupujemy eliksir siły. No i oczywiście pijemy. Nie martwimy się aktualnym brakiem pieniędzy. Na pewno się odkujemy, szczególnie jak Fridzie oddam skóry. Natomiast teraz będziemy musieli też zbierać pewnie na kowalstwo na trzeci poziom. Dobrze, wydaje mi się, że całkiem nieźle nam dzisiaj poszło. Wracamy więc do Silbach
I wydaje mi się, że w kolejnym odcinku zajmiemy się turniejem. Ale zanim zajmiemy się turniejem, to chciałabym jeszcze skoczyć do tego lasu też w okolicy. Tutaj polne bestie. Co tutaj tego dziadostwa jeszcze? Zanim skończymy... Chociaż wiecie co? Skończymy sobie myślę, że w tej okolicy. Zaczniemy od ekspienia tutaj na tych terenach. Później, bo tutaj jeszcze jest ta jaskinia z tymi żaboludźmi, no nie? Potem udamy się do tego lasu za farmą Bermara, bo tam zostawiłam morskiego węża, tam też zostały tam wargi. No i na pewno tam dalej można przejść. Tam też jest smoczy korzeń w okolicy, więc wtedy będziemy mogli kolejną miksturę siły zrobić. No i wydaje mi się, że to będzie dobry plan. Chyba jeszcze też wiem, gdzie może być jeden korzeń, ale to już na bagnach. No i jak skończymy te rzeczy, to się zajmiemy turniejem. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. No i co? Słyszymy się w kolejnych. Cześć!